przynajmniej kilkadziesiąt miliardów euro. Jest to olbrzymie pieniądze. Wprawdzie Niemcy ustami pani Merkel zobowiązały się, że będą próbować zwiększać te wydatki. No ale to jest rozłożone na wiele lat. To 2% ma być osiągnięte za lat kilkanaście, więc to jest sytuacja rzeczywiście niesłychanie dziwna. No bo Niemcy od lat bazowały na tym, że tak naprawdę broniły Stany Zjednoczone. To Stany Zjednoczone ponosiły wszystkie tego koszty. Prezydent Trump, który ma takie podejście handlowca do tych relacji, uważa, że oczywiście Stany Zjednoczone są gotowe w dalszym ciągu utrzymywać sporą część swoich oddziałów zarówno w Europie Zachodniej, jak i teraz, miejmy nadzieję, na wschodniej flance NATO, co stara się Polska. No ale wymaga, aby rzeczywiście wszyscy członkowie wykładali pieniądze, do których się zobowiązali. No i teraz w tym rola Polski, która jest przecież i w NATO, i wiemy o tych szczególnych naszych też relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i nadziejami z tym związanymi. No i jest też w Unii Europejskiej Polska, relacje też no, ważne i też no, bliskie z Niemcami. Jak tutaj się myślicie, sytuujemy, nasza rola w tym kontekście? No my nie ukrywamy, że oczywiście staramy się o bardzo dobre relacje ze Stanami, ale chcemy, żeby to się odbywało w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, stąd między innymi ten szczyt warszawski NATO i to przecież ten szczyt podjął decyzję, że obecność zarówno wojsk natowskich, jak i amerykańskich na wschodniej flance będzie wyraźnie większa niż do tej pory i konsekwentnie to jest realizowane. Co więcej, Polska pokazuje, że nawet w sytuacji, kiedy jest się krajem na dorobku, a ciągle przecież takim krajem jesteśmy, to z tych zobowiązań międzynarodowych wywiązujemy się bardzo rzetelnie. Od paru lat rzeczywiście przeznaczamy na armię 2% PKB, a ostatnio została przyjęta ustawa, która do roku 2030 zobowiązuje nasz kraj do przeznaczenia na armię 2,5% PKB i robi to kraj, jak podkreślmy to jeszcze raz, na dorobku, który ciągle ma wiele przecież bardzo ważnych potrzeb. Tak? Tak. Właśnie pokazujemy, że to jest niesłychanie ważne, tak. Ale skoro zaciągnęliśmy takie zobowiązanie, to się po prostu z niego wywiązuje. Tak, to jest obronność, ale jeszcze inna kwestia też z tym związana. Oczywiście cała polityka energetyczna też, obszar napięć między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, czytaj Niemcami, tak to możemy streścić. Nie wiem, czy nie jest to nie upraszczając. Kolejny, na pewno też temat tego spotkania dzisiejszego też to tak, będzie poruszane. Na pewno ten problem zostanie poruszony, bo premier Morawiecki zawsze w dyskusjach z panią Merkel, a pewnie tutaj, ponieważ no, partnerem w tej debacie będzie, jak ojciec słusznie przypomniał, wicekanclerz reprezentujący socjalistów w rządzie niemieckim, więc o trochę innych poglądach niż pani kanclerz, więc myślę, że ta różnica stanowisk będzie wyraźniejsza, a tym samym debata będzie ciekawsza. Przypomnij, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to jest jeszcze głębsze uzależnienie Unii Europejskiej i samych Niemiec od gazu z Rosji. Co więcej, to jest no właśnie zwiększenie zakupów gazu w Rosji oznacza dostarczanie do budżetu tego kraju jeszcze większych pieniędzy niż do tej pory, z których Rosja dużą ich część przeznacza na zbrojenia. Więc to jest rzeczywiście takie, można powiedzieć, kwadratura koła. Z jednej strony w ramach NATO domagamy się od Stanów Zjednoczonych, jako Unia Europejska, czy szerzej kraje Europy, obrony przed agresywną postawą Rosji, no bo przecież ją bardzo wyraźnie widać po tych zachowaniach w stosunku choćby do Gruzji, a ostatnio Ukrainy. Że ta agresja niestety narasta, mówiąc wprost, Rosja próbuje zbudować to dawne swoje imperium i w związku z tym atakuje najpierw sąsiadów, bardzo często nawet zbrojnie, tak jak to mamy na Ukrainie, więc właśnie domagamy się od Stanów tego parasola ochronnego przed tymi zakusami Rosji, a jednocześnie no właśnie zwiększając zakupy w tym kraju nośników energii, takich jak gaz czy ropa, dostarczamy jeszcze większych pieniędzy do budżetu rosyjskiego, umożliwiając realizowanie przez ten kraj wielkich programów zbrojeniowych. Panie pośle, ale tak, wszyscy wszystko wiedzą,
to mówimy nie od wczoraj i my, i Niemcy, i to jest nieraz taka rozmowa głuchych, tak można porównać. Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu w Hamburgu? Czy to chodzi o dotarcie do opinii publicznej niemieckiej, czy jaki jest cel tego? Zdecydowanie tak. Proszę ojca, rzeczywiście my jesteśmy zawsze głęboko przekonani, że ten świat zachodni to jest właśnie bardzo otwarte media, pluralizowane, i że w związku z tym społeczeństwa tych krajów mają bardzo obiektywny, wyważony obraz tego, co się dzieje w Europie i na świecie. Nic bardziej błędnego. Ten przekaz w tych krajach jest bardzo jednostronny. Media są w dużej mierze uzależnione od władzy centralnej. Także w zasadzie przekazują społeczeństwom to, czego władza sobie życzy. W związku z tym właśnie taka otwarta debata i poznanie wprost poglądów takiego kraju jak Polska na to, co dzieje się w Europie i na świecie, na to, jak powinny wyglądać relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To jest moim zdaniem właśnie dostarczenie tego strumyczka prawdziwych informacji. Z pierwszej ręki. O tym, czego należy się spodziewać. Więc moim zdaniem cieszę się, że pan premier Morawiecki bardzo często w tych dyskusjach zabiera głos, ponieważ rzeczywiście bardzo dobrze mówi po angielsku, więc jest bardzo komunikatywny i przekonywujący. I moim zdaniem to prezentacja tego stanowiska rzeczywiście pokazuje, że Polska zachowuje się w tym zwariowanym świecie bardzo racjonalnie. Domaga się rzeczy bardzo racjonalnych w sytuacji, kiedy rządy krajów zachodnich próbują realizować pomysły, które były aktualne być może kilkadziesiąt lat temu. Więc spodziewam się, oczywiście tam nie będą podejmowane decyzje, bo to przecież swoiste seminarium, ale moim zdaniem ten głos polski wreszcie będzie słyszany i być może także społeczeństwo niemieckie zrozumie, dlaczego z takim uporem domagamy się dobrych relacji Stanów Zjednoczonych całej Europy i do nich sami dążymy. I po drugie, dlaczego domagamy się dywersyfikacji źródeł dostaw nie tylko dla siebie, nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. Kropla drąży skałę, miejmy nadzieję, że to będzie jedna z tych kropli znacząca. Dzisiaj spotkanie w Hamburgu, na którym będzie premier Mateusz Morawiecki i też dziennikarze, politycy, eksperci, akademicy niemieccy i też polscy, przypuszczam. A naszym gościem był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękuję, panie pośle. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie pośle, bardzo dziękujemy raz jeszcze. Nie nadjeżdżają, także widzę pierwsze już samochody policyjne. Radio Wolne, mimo że staję wysoko, nie widzę zbyt wiele. Zasłaniają namioty i ludzie. Ci ludzie cały czas się schodzą. Ja tutaj o godzinie 14. Tu cały czas ten tłum tutaj nabierał. W każdej stronie miasta, w każdej. Tak, schodów na piekała. Tutaj jest jeszcze. To myślę, że prezydent. Michał Tusk. Księdza Marka Dyca, który jest zastępcą dyrektora Caritas Polska. Szczęść Boże, księdzu. Jutro obchodzimy w drugi Światowy Dzień Ubogich i na ten temat, księże dyrektorze, jaka jest zaangażowanie Caritas w Polsce w ogóle, nie tylko jutro, ale w ogóle w Polsce, bo to może mało wiemy, tutaj w tym wymiarze ubóstwa, wspierania najuboższych. Taka panorama.
drodzy słuchacze, szanowni państwo, odpowiadając na to pytanie, trzeba powiedzieć, że papież, wyznaczając ten dzień ubogich, przypomina nam cały katalog ubóstwa. I w pierwszej kolejności odnajdujemy tam informację, że są ci, którzy są biedni, ale to są też oprócz tego ludzie wykluczeni, ludzie, którzy są ofiarami przestępstw, jakiejś niesprawiedliwości. Oprócz tego to są ludzie po prostu samotni i pozbawieni opieki. Dlatego właśnie jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za ten wielki głos, który jest znakiem naszej pamięci o tych ludziach. My też pamiętamy, dobrze się stało właśnie, że jest jeden dzień w roku, który jakoś zbiera i podsumowuje i też zachęca do pokazania tego, co się dzieje, chociażby w Caritas. A w Polsce jest to ponad 900 placówek specjalizowanej pomocy. To są 70 ogrzewalni, noclegowni i schroniska dla bezdomnych, które prowadzi Caritas. To jest to jadłodajce dla osób dobrego człowieka. Mówimy tutaj też o placówkach wsparcia dziennego dla dzieci, psychoterapeutyczne. Są to też ośrodki pomocy dla matek z dziećmi. Ponad 30 takich ośrodków w Polsce można znaleźć prowadzonych przez Caritas. Ponadto domy pomocy społecznej, świetlicznej grupy seniora. No i to też jest bardzo ciekawe, zwłaszcza dla osób cierpiących, przez wypożyczenie sprzętu medycznego ponad 100 takich placówek znajduje się w Polsce. No i stacje opieki pielęgniarskiej, hospicja stacjonarne, tych jest akurat 14, hospicja domowe ponad 30. No i też to jest też takim znamiennym. To Centra Pomocy Migrantom Uchodźcom. Już od ponad 20 lat je prowadzimy i ciągle pomagamy tym osobom, które są w Polsce. I tu mówimy o pomocy wieloletniej, codziennej, konsekwentnej, każdego dnia tyle punktów, tyle miejsc działa i służy ubogim. To wymieniłem oczywiście tylko takie znaczące punkty wyspecjalizowane. Oprócz tego przecież działają szkolne koła Caritas. Centra wolontariatu, działają parafialne zespoły charytatywne, zespoły Caritas. No tych jest już ponad 8 tysięcy w Polsce, łącząc wszystkie te punkty. Dlatego, a w nich sporo ludzi zaangażowanych, ludzi dobrej woli. No, ale jednak trzeba powiedzieć, to też zwrócił uwagę Ojciec Święty, że ta pomoc, owszem, dotyczy przede wszystkim tych, którzy są zgrupowani wokół idei Caritas, czyli tych stowarzyszeń pomocy, czy zakonów, czy innych dzieł prowadzonych w Kościele, ale to dotyczy każdego chrześcijanina. Ta postawa serca to właściwie zadanie życia chrześcijańskiego i tutaj trzeba łączyć te wysiłki codzienne, dobrosąsiedzkie, właśnie z tymi punktami też wyspecjalizowanymi. Dodajmy, że wkrótce rozpocznie się akcja, choćby Caritas, ta świeca wigilijna, to już niebawem, czy te akcje edukacyjne, obozy, wyjazdy letnie dzieci z rodzin uboższych, oprócz tych całorocznych, których ksiądz tutaj wspomniał, też te takie doraźne, okresowe, przy różnych okazjach podejmowane. Natomiast dzień jutrzejszy, jak będzie on obchodzony w Polsce? Oczywiście każda diecezja ma swoje programy, tak, ale czy możemy jakieś główne punkty tych wydarzeń jutrzejszych wskazać? Tak, tutaj mamy taką dosłowną też odpowiedź na wołanie Ojca Świętego, bo Ojciec Święty zachęca, żeby w ten dzień też dzielić się takim wymiernym znakiem, czyli posiłkiem, żeby karmić właśnie ludzi głodnych. To jest jeden z tych dobrych uczynków, które też Ojciec Święty przypomina za prorokiem Izajaszem. Uwolnić więźniów ubogiego, to przyjąć, nagiego przyodziać, a właśnie dzielić chleb z głodnym. Dlatego to będą na rynkach miast, czy przy dużych placach miejskich takie właśnie spotkania, modlitwy. Na pewno w Krakowie, w Poznaniu, w Koszalinie, w Szczecinie te miejsca
będą widoczne, ale też i w wielu miejscach to będzie nie tylko spotkanie, nie tylko modlitwa, ale i też takie poszukiwanie tych osób potrzebujących. Chociażby startuje właśnie w tym tygodniu ten dzień też akcja tutaj w Warszawie, gdzie jesteśmy w naszej centrali Caritas Polska. Wędrujemy po ulicach i szukamy osób bezdomnych, jest ich powód. Przynosimy im ciepłą strawę i duża właśnie ta akcja ta ciepła dla bezdomnego. Czasami właśnie ludzie są tak pogubieni, że nie chcą szukać pomocy. Myślą, że sami sobie poradzą. To jest też tragedia właśnie nieraz, że mogliby skorzystać z pomocy, ale tej pomocy nie szukają. Dlatego nawet wchodzimy do nich. Tu się wspomniał o tych różnych ogrzewalniach, jadłodajniach, świetlicach, różnych ośrodkach. To są liczby idące w setki, ale za nimi stoją osoby tam zaangażowane, czy te koła karitasowskie w szkołach, czy przy parafiach. Czy mamy jakieś rozeznanie, ile osób tak na co dzień jest w tych strukturach Caritas różnych zaangażowana, tak na co dzień, na bieżąco? Z tego, co przeliczaliśmy tak szacunkowo dane z poprzedniego roku, możemy powiedzieć, że ponad 100 tysięcy ludzi jest na stałe zaangażowanych w struktury Caritas. Mówimy o wolontariacie, o tych osobach. Jako wolontariusze, no pracownicy to jest oczywiście mniejsza liczba, ale mamy za sobą takie badanie Instytutu Apostolskiego i Kościoła Katolickiego, które właśnie podkreśla, że łącznie wszystkie dzieła, nie tylko Caritas, ale wszystkie dzieła dobroczynne Kościoła, to wpływają na taką realną pomoc dla 3 milionów osób. Też ogromna liczba. Pomoc codzienna, całoroczna i codzienna. Tak, tak. Tej takiej długofalowej pomocy, oczywiście oprócz tego jeszcze interwencyjna, jakieś sprawy. Spędziliśmy razem w powietrzu, wiele razem przeszliśmy, wiele różnych lotów poszkodowane przez jakąś klęskę żywiołową, czy przez jakieś swoje nieszczęście. To był świat związany z lotem. Także tej specjalnej pomocy już zaczynało ogromne, ale to wszystko jakby nie może nas uspokajać, bo Ojciec Święty też bardzo słusznie zresztą przypomina nam o takim nieraz budowaniu dystansu, a to może nikt nie pomogą, bo ja nie muszę, albo mamy też takie nieraz podejście do informacji, które są podawane przez społeczeństwo, że mamy już tyle wspaniałych programów pomocy, że jak ja widzę na ulicy człowieka biednego, no to mogę już być spokojny, że statystycznie żyje się wszystkim lepiej, to mogę tego potrzebującego ominąć, prawda? Bo automatycznie też mógłby skorzystać z programów czy z tych różnych środków, które są do dyspozycji, a z jakichś powodów pozostaje dalej, czy bezdomny, czy biedny, czy ubogi, czy samotny. Dlatego nie możemy pozostać spokojni, bo się święty ciągle budzi nasze sumienia i to jest właśnie też odsyłanie nas, żebyśmy byli blisko Ewangelii. Oby ten dzień jutrzejszy był też takim właśnie budzikiem dla nas, takim niepokojącym dniem, że patrzmy wokół siebie, zastrzegajmy tyle jeszcze potrzeb. To mi się wydaje, że jest bardzo istotne, żebyśmy mieli taką postawę zaangażowania, bo chociażby będąc darczyńcą, możemy stać się też wolontariuszem, na przykład jeżeli pieczemy dla kogoś ciasto, to nie wystarczy tylko zanieść to ciasto sobie ubogi czy samotny, ale najwięcej możemy zrobić wtedy, kiedy na przykład zaoferujemy jej swój czas, już razem z nią spędzimy jakiś czas, czy chociażby tą kawę czy herbatę wypijemy i to jest o wiele większa wartość, podzielenie się sercem, czasem, zaangażowanie. To niewątpliwie. Bardzo się dziękuję za te kilka słów. Przypomnijmy, jutro obchodzimy, drodzy Państwo, II Światowy Dzień Ubogich. Też będzie transmisja mszy świętej z Watykanu na antenie Radia Maria o godzinie 10 z Ojcem Świętym. A teraz naszym gościem był ksiądz Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska. Księże Marku, dużo sił i wytrwałości i pomysłowości Bożej fantazji na tą waszą posługę, którą po cichu, ale konsekwentnie prowadzicie od wielu, wielu lat. Wszystko jest możliwe dzięki naszym darczyńcom i odsłonstwom, za które dziękujemy. Zapłać i szczęść Boże. Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Gdzie była służba, wiele spędził nawet lat na misji. To był jego jeden z domów. Drugi to był zawsze internat i hotel. Oczywiście jego pierwszym domem zawsze był Kraków. Była rodzina, była żona, ale też jednym z tych domów myślę, że był samolot, w którym spędził dziesiątki godzin. Kuriozum.
takie, że tak naprawdę ten lot miał być jego ostatnim lotem. Panie, usłysz jak płynie łza, zobacz w niej bezsilności żar, gdy widzę jak co dzień ginie ktoś, a moja dusza krzyczy. Boję się o rodzinny dom, nienawiści obfity plon. Zbieramy dziś, zamiast być obrazem Boga Stwórcy. Odszedł i powiedział, że to jest taki wiary, czerwona róża, poprzez taki znajomy.
słuchają Państwo Radia Maryja. Przed nami powtórzenie wczorajszej katechesy. Premier będzie także jutro rozmawiał z komisarzem do spraw budżetu Winterem Oettingerem.
prawdę, naukę zbawczą. Otóż ten pan z przypowieści był bardzo bogatym właścicielem ziemski. Swymi posiadłościami nie musiał zajmować się sam. Ustanowił nad nimi zarządcę, którego obdarzył ogromnym zaufaniem i przekazał mu wszelkie pełnomocnictwa w prowadzeniu interesu. Miał on doglądać całego gospodarstwa i przekazywać zyski swemu panu w stosownej porze. Ale z czasem ten zarządca zaczął lekceważyć zaufanie, jakim go pan obdarzył. Zaczął rozpraszać, trwonić jego majątek. Użyte tu słowo jasko prizo, rozpraszać, trwonić, pojawia się też w przypowieści o synu marnotrawnym, który roztrwonił część majątku, jaką otrzymał od ojca, żyjąc rozrzutnie. Na wieść o tym jego pan postanowił, aby zarządca zdał sprawę ze swego urzędu, bo już nie będzie mógł dalej go pełnić. Właściciel Tur nie zwalnia zarządcy z urzędu natychmiast, ale daje mu czas na uporządkowanie spraw. W związku z tym zarządca podejmuje refleksję, co mam czynić, to znaczy, jak mam wykorzystać ten krótki czas, który dał mi pan. Zastanawia się, co będzie robił później, po rozliczeniu się i usunięciu go z urzędu, ponieważ, jak sam stwierdza, kopać nie mogę, dosłownie, kopać nie mam siły, a żebrać się wstydzę. Zarówno kopanie, jak i żebranie były zajęciami poniżającymi, dlatego nie wchodziły w grę. Do kopania zwykle byli zajmowani niewolnicy lub ludzie nieposiadający innych umiejętności. Zajęcie to było uważane za najcięższą pracę, zważywszy, że ziemia palestyńska to w dużej mierze skalisty grunt. W efekcie tej refleksji zarządca POZ zrozumiał, co w tej sytuacji ma uczynić. Postanowił zjednać sobie przychylność ludzi, u których później znajdzie pomoc, gdy zostanie pozbawiony urzędu. Trzeba tu zaznaczyć, że w zwyczaju ludzi Bliskiego Wschodu okazanie wdzięczności za otrzymane dobro było sprawą honoru. W tym celu wybrał dłużników swego pana. Ci dwaj dłużnicy mogli być dzierżawcami ziemi lub pośrednikami sprzedaży prądu. Jeden był winien 100 beczek oliwy, a drugi 100 korców pszenicy. Beczka po hebrajsku bat to hebrajska miara pojemności licząca prawie 40 litrów. A więc 100 beczek oliwy to prawie 4000 litrów. Ta ilość oliwy miała wartość około 1000 denarów. Jeden denar to średnia zapłata za dzień pracy. Natomiast korzec, po hebrajsku kor, liczył 10 bar beczek. 100 korców pszenicy to 1000 beczek, czyli około 40 tysięcy litrów pszenicy. Ta miara określona do zboża może brzmieć dziwnie, ale tak wtedy mierzono. Ta ilość zboża, 100 korców, miała wartość około 2500 denarów. Zarządca kazał temu pierwszemu odpisać 50 beczek oliwy, czyli równowartość 500 denarów. Temu drugiemu kazał odpisać 20 korców pszenicy, czyli też równowartość 500 denarów. Zatem każdy z nich pomniejszył dług dokładnie po 500 denarów, a zatem powiększając dług po równo każdemu z nich, tym samym zjednał ich sobie obydwu i u obydwu mógł liczyć na pomoc po zejściu z urzędu. Jak wobec tego czynu zarządcy zareagował jego pan? Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że roztropnie postąpił. Na czym zatem polegała jego roztropność? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna. Aby ją znaleźć, trzeba uwzględnić tamte zwyczaje społeczno-ekonomiczne.
Otóż zarządca, zgodnie z ówczesnymi zwyczajami, nie pobierał od właściciela majątku, czyli swego pana, pensji, lecz żył z prowizji, jaką sam sobie naliczał. Prawo rzymskie, które wtedy obowiązywało w Palestynie, gdyż Palestyna była pod panowaniem Rzymian, określało górną granicę prowizji od wszelkich transakcji. Wynosiła ona 12%. Zarządca, obniżając obowiązania dłużników swego pana, na pewno zrzekł się na ich korzyść tej prowizji, która jemu w myśl prawa przysługiwała. A więc można powiedzieć, że zrobił gest miłosierdzia. Przekazał im to, co w świetle prawa należało do niego, czyli 12% swej należności, czyli 120 denarów od oliwy i 300 denarów od pszenicy. W sumie ze swojego podarował im 420 denarów. Ale pojawia się tu pewien problem. Zarządca obniżył zobowiązania dłużników swego pana więcej niż o 12%. Dodatkowo obniżył dług w sumie obydwą o 580 denarów więcej niż wynosiła jego prowizja, czyli słuszna w świetle prawa należność. Zatem, obniżając zobowiązania dłużników, nie tylko zrzekł się 12% prowizji tych swoich 420 denarów, które mu słusznie należały, ale także obniżył ich zobowiązania kosztem swego pana, to znaczy na szkodę swego pana aż o 580 denarów. Należy przypuszczać, że te 580 denarów zamierzał sobie przywłaszczyć i oczywiście rozkrwawić. Tym razem postanowił, aby to, co wcześniej zamierzał ukraść swemu panu i rozkrwawić, przeznaczyć na zabezpieczenie swojej przyszłości, gdy zostanie zwolniony z urzędu. Tak zrealizowany pomysł tego zarządcy pan pochwalił. Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę, że rozsądnie postąpił. Tej pochwale pan przymknął oko na nieuczciwość zarządcy, okazał mu swoją życzliwość, miłosierdzie. Można by tę pochwałę pana sparafrazować następująco. Chociaż w imię sprawiedliwości muszę cię pozbawić urzędu, to jednak daruję ci tę nieuczciwość wobec mnie, bo zatroszczyłeś się o swoją przyszłość, zmądrzałeś, przestałeś być lekkomyślny, zrobiłeś dobry użytek z tego, co mi zabrałeś. Wybaczam ci to. Zauważamy, że ten pan wobec zarządcy jest sprawiedliwy, posłusznie zwalnia go z urzędu za wcześniejsze malwersacje, ale też ten pan daje się poznać, że jest wobec zarządcy miłosierny. Ten zarządca okazał się miłosierny wobec dłużników, dlatego pan też okazał mu miłosierdzie. W tym konkretnym przypadku potwierdza się zdanie Jezusa z 8 błogosławieństw. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Zarządca uczynił trochę miłosierdzia owym dłużnikom, darując im swoje 420 denarów. Ale pan obdarował go miłosierdziem większym. Darował mu 580 denarów. Zarządca ten krótki czas, jaki dał mu pan, dobrze wykorzystał. Zadbał o swoją przyszłość. A co najważniejsze, w jakiejś mierze pojawiła się w nim wyobraźnia miłosierdzia, która tak bardzo ujęła jego pana. W tej przypowieści zawarta jest bardzo ważna lekcja dla naszego zbawienia. My też jesteśmy zarządcami dóbr, których Panem jest Bóg. Psalmista głosi, że do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Bóg, który jest właścicielem wszelkiego dobra, powierzył każdemu z nas zarząd nad określoną jego częścią.
najpierw nad naszym życiem, które przecież jest jego darem, ale także przekazał nam różne talenty i inne dobra, które są jego własnością. Cóż masz, czego byś nie otrzymał, przypomina święty Paweł. I Bóg każdego z nas obdarzył ogromnym zaufaniem. Przekazał wszystkie pełnomocnictwa, abyśmy o jego dobra się troszczyli, pomnażali je, z nich korzystali według jego myśli i przekazywali mu należne zyski w określonym czasie. Tymi zyskami ma być pomnożony Bóg. Ale zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, że to powierzone nam dobro możemy trwonić, rozpraszać. Dzieje się tak, gdy zaniedbujemy obowiązki wynikające z pełnienia zarządu. Tym, co rozprasza otrzymane od Boga dobra, jest grzech. Grzech jest trwonieniem Bożego majątku, o czym przypomina przypowieść o synu marnotrawnym. Ten syn roztrwonił tę część majątku, którą otrzymał od ojca. Ta przypowieść przypomina nam, że urząd, który otrzymaliśmy od Boga, nie będzie trwał wiecznie, że kresem jego sprawowania będzie śmierć i sąd. Sąd to czas, kiedy trzeba będzie zdać sprawę ze swego urzędu. Trzeba będzie się rozliczyć przed Bogiem. I w efekcie tego rozliczenia mogę zostać przyjęty do wiecznych przybytków, albo mogę skazać siebie na wieczne poniżenie, czego obrazem w rozważanej przypowieści jest żebranie i kopanie w skalistej ziemi. Pod obrazem wiecznych przybytków rozpoznajemy niebo, zaś pod obrazem wiecznego poniżenia piekło. Mając na uwadze te jakże różne perspektywy wiecznej przyszłości, trzeba się już teraz o tę przyszłość zatroszczyć, dopóki jest czas. Potrzebna jest zatem roztropność. Ta roztropność to najpierw refleksja nad tym, jak zarządzam dobrami otrzymanymi od swego Pana. Jeśli odkryję, że przez grzech roztrwoniłem jakieś dobro otrzymane od Boga, to zwrócę się do Niego, aby mi to darował. Taką możliwość daje sakrament pokuty i pojednania, sakrament Bożego miłosierdzia. Ta przypowieść zachęca nas też, aby zatroszczyć się o wyobraźnię miłosierdzia. Z wyobraźni miłosierdzia zawsze rodzi się czyn miłosierdzia, który jest przedem rozsądnym. W ten sposób z tych, w którym okazuje miłosierdzie, czynię sobie przyjaciół, którzy pomogą mi trafić do nieba. Z tymi bowiem, którzy potrzebują pomocy, a więc z ubogimi, utożsamia się Pan Jezus. Jeśli im pomagam, to pomagam samemu Jezusowi. Jeśli im okazuję miłosierdzie, to okazuję miłosierdzie samemu Jezusowi. W myśl tego, co mówi w mowie o sądzie ostatecznym. Cokolwiek uczyniliście temu jednemu najmniejszemu, mnie się uczynili. Ubodzy należą do nieba. Jeśli im okazuje miłosierdzie, to oni przyjmą mnie do wiecznych przybytków, a dokładniej to Pan, który jest w nich, przyjmie mnie do nieba. Żaden gest miłosierdzia nie będzie zapomniany. We wdzięczności tych, którym wyświadczyły miłosierdzie, jest wdzięczność samego Pana, Zbawiciela, a jest to wdzięczność, która zaowocuje najwyższą nagrodą. W tej przypowieści Jezus wypowiada zachętę: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. To zdanie nasuwa sporą trudność, zwłaszcza słowa: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. W tekście oryginalnym jest wyrażenie mamona tes adikias. Jest to aramejski idiom, trudny do przetłumaczenia na inne języki, w tym także na język polski. Słowo mamona oznacza pieniądze, bogactwa, dobra doczesne. Słowo adikia
oznacza niesprawiedliwość, niegodziwość. Mamona, tesalikias, dosłownie znaczy mamona niegodziwości, czyli bogactwa, pieniądze, poczesne dobra, zdobyte niegodziwie, niesprawiedliwie, nieuczciwie. W Nowym Testamencie są cztery zdania Jezusa, w których pojawia się słowo mamona. Trzy razy w związku z tą przypowieścią omawianą i jeden raz w Ewangelii Mateusza. Najpierw zdanie: nie możecie służyć Bogu i mamonie. To zdanie brzmi tak samo u Mateusza. Jest ono zrozumiałe. Tak mam dążyć do dóbr doczesnych, tak korzystać z nich, by nie zasłaniały mi Boga, by nie stawały się ważniejsze niż Bóg, bo wtedy mielibyśmy do czynienia z bałwochwalstwem. Drugi raz to słowo pojawia się w dopowiedzeniach do omawianej przypowieści. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobra, któż wam powierzy? W tym zdaniu niegodziwa mamona jest w opozycji do prawdziwych dóbr. Zostaje tu wypuszczona myśl, że sama mamona, więc bogactwo, pieniądze, dobra doczesne, nie zapewnią zbawienia. A więc nie są prawdziwym dobrem, dobrem wiecznym. Dlatego trzeba nimi tak zarządzać, aby nie utracić prawdziwych dóbr zbawienia. Trudność sprawia to zdanie: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Uwzględniając obraz omawianej przypowieści, tą niegodziwą mamoną, którą ten zarządca pozyskał sobie, przyjaciół, było to, co zamierzał sobie przywłaszczyć, ukraść, a więc tych 580 denarów, które przekazał obłóżnikom. Niegodziwą mamoną pozyskał sobie przyjaciół. Oczywiście miał szczęście, że jego pan przymknął na to oko. Stąd ten konkretny czyn zarządcy nie może stać się zasadą, że jednemu mogę wziąć, by drugiemu dać. Bo nie każdy właściciel jest tak łaskawy, jak ten z przypowieści. Tym niemniej, Pan Jezus mówi: czyńcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Po prostu oznacza to, że jeśli mamonę, pieniądze, dobra doczesne, bogactwa zdobyłem niegodziwie, niesprawiedliwie, nieuczciwie, to powinienem to naprawić. Na przykład, gdy komuś coś ukradłem, to pozyskałem mamonę niegodziwie. Ale gdy to oddam właścicielowi, gdy naprawię wyrządzoną szkodę, to powracam do przyjaźni. Krzywda, którą mu wyrządziłem, nie będzie już przeszkodą dla mojego zbawienia. Przypomnijmy sobie Zacheusza, który był zwierzchnikiem celników i bardzo bogaty. Gdy postanowił naprawić wyrządzone krzywdy, gdy powiedział: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam podwórnie, to usłyszał od Jezusa: dziś zbawienie stało się udziałem jego domu. Można powiedzieć, że kiedy naprawiam nieuczciwość, kradzież, wtedy czynię sobie przyjaciół, przynajmniej na tyle, że ich krzywda już nie będzie mi przeszkadzać w zbawieniu. Może tak się zdarzyć, że nie znam tych, których oszukałem, to mogę te pieniądze, które nieuczciwie zdobyłem, przekazać na jakiś dobry cel, na przykład na pomoc dla ubogich. Ale jeśli już nie mam tych skradzionych pieniędzy, bo je rozproszyłem, roztrwoniłem i nie mam możliwości zarobienia ich, bo na przykład jestem chory, to w tej sytuacji mogę swoją nieuczciwość naprawić modlitwą za tego, kogo pokradłem. Ta modlitwa
będzie usuwać przeszkodę z drogi zbawienia. Ktoś może powiedzieć, że ten zarządca w przypowieści okazał gest miłosierdzia interesownie, z myślą o ułożeniu sobie przyszłości. To prawda, ale taki jest właśnie cel miłosierdzia. Troska o wieczną przyszłość, o zbawienie. Zarówno taki jest cel Bożego miłosierdzia i taki sam cel ma nasze miłosierdzie, każdy nasz czyn miłosierdzia. Na to wskazał sam Jezus, gdy mówi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Tak naprawdę nie musimy czynić miłosierdzia bezinteresownie. Tą interesownością miłosierdzia, pożytkiem miłosierdzia jest zbawienie, niebo, najwyższe dobro. To jest model. Ponadto pierwszym owocem każdego czynu miłosierdzia jest radość, która jednocześnie jawi się jako zapowiedź wiecznej radości. Właśnie ta wieczna perspektywa wynikająca z Bożego planu zbawienia zadecydowała o tym, że ci, którzy to Boże objawienie poznają, przyjmują, zaczynają podejmować troskę o ubogich. Zwróćmy uwagę, że już starotestamentalne prawo, a jest to Boże prawo objawione przez Mojżesza, znało różne formy świadczenia pomocy ubogim. Na przykład nakładało obowiązek pozostawiania dla nich części zbieranego zboża czy winogron. Nakazywało też składanie co 3 lata dziesięciny na rzecz tych, którzy nie posiadali ziemi. Albo też znajdujemy tam wskazania, jak to z księgi przysług. Nie mów bliźniemu, dam jutro, gdy możesz dać zaraz. Posługa charytatywna była częścią składową obchodu świąt, a nawet dawała możliwość zyskania odpuszczenia grzechu. Jak woda gasi płonący ogień, tak jałmużna płaci grzech, czytamy w Księdze Syracha. Posługa charytatywna była równoznaczna z ofiarą składaną Bogu i gromadzeniem prawdziwego skarbu. Kto świadczy dobrodziejstwa, przynosi ofiary z najczystszego, a kto daje jałmużnę, składa ofiary uwielbienia. Zamknij jałmużnę w spichlerzach Twoich, a ona wybawi Cię z każdego nieszczęścia. Odpowiada nam ten sam mędrzec biblijny. A stary Tobiasz tak poucza swego syna: nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od Ciebie oblicze Boga. W czasach Nowego Testamentu posługa charytatywna zyskała nową wartość. Sam Jezus uznał tę posługę obok postu i modlitwy za jeden z 3 filarów życia religijnego, a więc w mowie o sądzie, a co więcej, w mowie o sądzie ostatecznym sam Jezus utożsamia się z tymi, którzy potrzebują pomocy. Zapoznając historię Kościoła, można odkryć ogromne zasoby wiedzy na temat, jak rozwijała się w nim wyobraźnia miłosierdzia. Przywołam tu tylko kilka przykładów, głównie z czasów ojców Kościoła. Na przykład świętemu Cyprianowi został przedstawiony następujący przypadek, wobec którego miał się ustosunkować. Sprawa dotyczyła pogańskiego aktora, który porzucił swój zawód, by zostać katechumenem. Ale dla zarobku zaczął nauczać innych sztuki aktorskiej. Trzeba tu zaznaczyć, że w tamtych czasach zawód aktora należał do pogańskich obrzędów religijnych. Pytanie brzmiało, czy ten człowiek może przebywać we wspólnocie ze swymi braćmi chrześcijanami? Odpowiedź Cypriana była negatywna, ale jednocześnie dał następującą propozycję. Jeśli ktoś przed porzuceniem procederu potępianego przez Kościół wpada w nędzę, wspólnota chrześcijańska powinna zatroszczyć się o jego potrzeby. Jednakże nie ma on traktować tej pomocy jako zapłaty za zerwanie z grzechem, ponieważ czyni to nie dla korzyści innych, ale własnej. Jest w tym przypadku pewne światło dla wyobraźni miłosierdzia dzisiaj. Jeśli ktoś zrywa na przykład z prostytucją, handlem narkotykami, czy z inną nie do zaakceptowania przez Kościół działalnością, a tym samym pozbawi ludzi środków do życia, to wspólnota zgodnie ze wskazaniami świętego Cypriana powinna się o te środki zatroszczyć. Także sam biskup Kartaginy wskazuje,
przeświadczenie pomocy ma obejmować wyłącznie niezbędne potrzeby. Oto inny przykład. Święty Ambroży był bardzo zamożnym człowiekiem, a gdy został biskupem Mediolanu, to część majątku przeznaczył na cele charytatywne, ale część zachował, by z dochodu mógł nadal wzbierać ubogich. Zatem pewna rozprawność, pragmatyka winna też znamionować wyobraźnię miłosierdzia. W tym duchu na uwagę zasługuje stanowisko, jakie zajął święty Augustyn wobec decyzji świętej Melanii, jej męża Jena. Małżeństwo to wywodzące się ze słynnej Patrycji Krzowskiej, rodziny Waryniuszów, posiadało liczne dobra, rozsiane po różnych prowincjach. Żyło tam wielu niewolników, którzy znajdowali tam utrzymanie, środki do życia. Małżeństwo to, chcąc oddać się wyłącznie życiu duchowemu, podjęło decyzję o sprzedaży posiadłości i wyzwoleniu niewolników. Jednakże niewolnicy pośmiesznie wyzwoleni poczuli się porzuceni, stali się wolni, ale bez środków do życia. Wielu odmówiło wyzwolenia i wszczęło zamieszki. Na szczęście przyjął tych niewolników Walerii, Severus, brat Piniena, męża Melanii. Święty Augustyn decyzję tych małżonków skwitował następująco. Nie można bardziej troszczyć się o własną doskonałość niż o dzieła miłosierdzia. I kontynuując tę myśl, w świetle psalmu 104 wskaza, że bogaci są jak cedry libańskie, w gałęziach których ptak po zakładach gniazda, to znaczy ubodzy znajdują schronienie. Ten epizod również stanowi ważną przesłankę dla wyobraźni miłosierdzia. Święty Augustyn wskazuje też, że miłosierdzie ma sens wtedy, gdy towarzyszy mu nawrócenie. Czyn miłosierdzia bez nawrócenia podkreśla, że staje się próbą przekupienia sędziego, którego w żaden sposób przekupić nie można. A zatem dzieła charytatywne połączone z nawróceniem zyskują pełnię zbawczego sensu. Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji. Jesteśmy właśnie głodni takiego wytłumaczenia na lata 2021-2027 były jak dlatego po prostu zapowiedział jeszcze jestem tak wzruszony i tak uwagą słuchałem tego po prostu rzadko jest to tak dokładnie tłumaczone. Za politykę rolną, po prostu dziękuję za takie rozmowie również o piękne przybliżenie dzieł miłosierdzia i po prostu tego orędzia wspaniałego ojczystego papieża Franciszka, ale przede wszystkim wytłumaczenie na przybliżenie tej przypowieści o nieuczciwym rządze. Serdecznie zabłać naprawdę bardzo, bardzo wielkie dzieło ksiądz biskup uczynił, właśnie tak pięknie, tak pięknie tłumacząc, przybliżając nam Boże Słowo. Serdecznie mu zabłać. Również dziękuję panu za wysłuchanie tej katechezy. Dziękuję serdecznie. Kolejny telefon w naszych rozmowach w ramach katechezy na antenie Radia Maryja. Prosimy, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Stanisława z diecezji przemyskiej. Prosimy, pani Stanisława. Mogę mówić, tak? Tak. Dziękuję serdecznie księdzu biskupowi za katechezę, bo te Ewangelie zawsze wzbudzały we mnie jakiś taki niepokój i niemożność zrozumienia. I ja mam takie bardzo prozaiczne pytanie. Jeśli mam ona, to pieniądz. Dlaczego w Piśmie Świętym jest pisana z dużej litery? Bóg zapłać. Wie pani, może niektóre tłumaczenia oddają to słowo, zapisują to słowo z dużej litery, natomiast w tekście oryginalnej odnalcy zapisane jest ono z małej litery. Mam tutaj tekst oryginalny przed sobą, tekst grecki. Wielka Brytania zmaga się z plagą kradzieży kawy na kolei. Dane polityki wskazują, że w ubiegłym roku liczba tego powodu była największa od tego.